Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj jesteśmy na Warmińsko-Mazurskim i lecę do sąsiada, bo ogólnie przywieźli nam siewniki, bo mi tam e-maila napisali i ten jadę do sąsiada, bo jedziemy odebrać chyba razem. Tak mówię, że wstąpię po niego, bo nie wiem, czy on już był, czy nie był. Zobaczymy, co tam robi sąsiad. Dobra, czekajcie, tu ktoś idzie po chodniku, trzeba przepuścić. Ula, on tu ma przejebane z tymi chodnikami, tu kury. Też nie da się. O, tu jedzie dżundzirem, czekajcie, idziemy do niego się przywitać. To on, czy to Piotr? Czekaj. Nie, on. Kurwa. Duży ten dżundir. Sąsiad! Halo, dzień dobry. Czy jest sąsiad? Co ty odpierdalasz? Co się robisz? A wcofuję. Cofujesz? Jadę, jedziemy po siewnik, nie? No, jedziemy. To chodź. Czekaj chwilę, sąsiad, bo tu kurwa. Nie takie technologie. Kurwa. Oj. Dobra, nawrotka szybka, ale czekaj, jeszcze aby zobaczyć, czy to się, to GoPro mi tam nagrywa i no, dobra, nagrywo. Tam w dupę sąsiad wjechał na pełnej. Czekaj, ta, bo tu ruchliwa droga, to trzeba się zawsze rozejrzeć, jeżeli nie, to umie, dobra, dzida. No, auta wyprzedzone są na pełnej, sąsiad A ja tam. zaraz się wyprzedzę. Pa, sąsiad mnie jeszcze wyprzedza przy okazji. Taki agent, bo John D. Rama i dlatego ten, tam bliżej kontenerów twój, nie? No, tak coś mi właśnie mówili. To tobie dzwonili nawet, kurwa. Mi No. tylko, mi tylko e-maila wysłali. Dobra, bierz go tam. Na pasach, nie? No. Dobra. A na stopie ciekawie się zatrzyma. Pa, zatrzymał się. Nie zatrzymał się. Ach, ja też się nie O zatrzymał. Boże. Jak mnie wybiło, ty. Tu jest ten kawałek podłogi taki. Tu jest kawałek podłogi. No, jedziemy odebrać sesiewnik, a potem będę chyba talerzował sobie. Ogólnie tego. Ten, no. Taki wyjazd po nowy nabytek, można powiedzieć. Nówka, sztuka, zaraz zobaczycie, już tu można widzieć, trochę przez płot wystaje. Zobaczymy, miał być trochę inniejszy, ale no taki ten. Dobrali taki, trochę mniejszejszy, pod mój ciągnik. Patyn tam już się podcofuje, podpina się na pełnej. A jak? Wandelstadt. Czekaj, sąsiad, Ach. bo zaprezentować trzeba. Ja się też podepnę od razu. Rozłożymy się, co? Po co? To się rozkłada, ja mój będzie złożony. Szkoda hydrauliki. Wadesztata siewnik, taki duży, taki o 6-metrowy. O, znaczniki działają, patrz to Znaczniki działają. Co to jest za model nawet, sąsiad, bo ty wybierałeś? Wadeszad Rapid A600, dobra. Znalazłem No. naklejkę. Dobra, i ja dzida do domu jadę. A sąsiad tam sobie pierdala. Dobra, jak widzicie pod walterkę taki siewnik, no, mógłby być większy, ale po co większy na te ziemię, to na te moje No, John areały. Deere'ka ta akurat, te siewniki mam akurat. No, też no trochę oryginalny silnik, ale ten. Szkoda, że nie z modów. Miał być z modów takie fajne Wanderstaty, kiedyś może kojarzycie, w becie wyszły, ale no one nie pasują po prostu pod moc, że tak powiem. A ciągnik najprawdopodobniej, jaki będę kupował, to będzie Amigacz gdzie? New Holland T6. A jedziesz za mną, ty to tam wiesz. Ja tu nawet świateł nie mam podpięty, więc wiesz. Kurde. A chyba zdjęcie zrobił. No, ale chyba A takie. rozkłada ty. Tak? No. O Boże, a hydraulika na nie popięta. Widzicie, jak to trzyma tam na pełnej. Trzyma, nie chce puścić. No, duża kasta zasypowa, chyba coś około 2 ton. Więc na cały sezon wystarczy. Ło. No, i ten. I jeszcze pola będę kupował, ale to zobaczycie w najbliższych odcinkach. No. I sąsiad to tu cześć. Cześć, sąsiad. O, Waltra tutaj deptą na pełno. No znowu wody nie mam i znowu będzie susza. No, ten, dzisiaj niedziela, a ten odcinek raczej nagrywam na poniedziałek bądź na wtorek, zobaczymy. No, bo póki jest czas, to trzeba nagrać, żeby zaś nie było, wiecie o co chodzi. Ale może Miki dzisiaj się live'a jeszcze zrobi, a odcinek się nagra kiedy indziej. Znaczy Mówisz? kiedy indziej, ale odcinek będzie na kiedy indziej, na jutro, na przykład na rano. Bo dzisiaj ten, tak to nie chcę wydawać, tak teraz, bo zanim ja to wyrenderuję i ten, wczoraj tak na szybko wszystko robiłem. No, tylko wrzucałem i to. No, jak widzicie tam gospodarstwo widać, zaraz tym siewnikiem sobie wcofamy też do stodoły raczej. Zobaczymy, czy on wejdzie w ogóle na długość, ale powiem wleść. No, ogólnie też tutaj dzisiaj skoszony po lewej. Siano popresowane, czeka, aż pozbieram, ale na razie właśnie zadzwonili po ten siewnik. I też nie chcę wam tam robić za dużo z tych zbierania balotów też ostatnio, a talerzów talerzowania chyba jeszcze nie było. Widzicie, tursa stoi.
Dobra, zobaczymy, czy to wejdzie w ogóle do tej stodoły tutaj. A powinno wejść. Najwyżej się przestawi opryskiwacz i rozsiewacz. Zobaczymy. Ja przestawiam pługa, teraz jadę orać. No boż. Znaczy się nie, no może spresuję wpierw. No, rozumiem. No widzicie, tu przyczepami zastawione mam te drzwi, a już nie będę... nie będę przestawiał, żeby tutaj tylko ciewnikiem cofać. Ogólnie uni zestaw poszedł za 20 chyba 5000 z hakiem. No, dobre pieniądze w sumie dla niego dostałem. Nie mogę narzekać, więc ogólnie zgasimy sobie guta. Dobra, wcofamy tu na razie, bo i tak niedługo będzie do siewów potrzebny prędzej niż rozsiewacz, więc może się tak stać. A rozsiewacz kiedy ze siewnikiem tam się przestawi. Ze siewnikiem, z opryskiwaczem. No i zapinamy się pod talerzóweczkę i lecimy. No widzicie, baloty tam ze sianem leżą. Trochę omijaki porobiłem, bo takie szerokie pokosy były, a tak czy siak z tych omijaków bym balota już nie uzbierał, więc stwierdziłem, że je zostawię i na następny raz będą po prostu. A tak, tak. Dobra, żeby ta talerzówka jeszcze przeszła. Dobra, i lecimy sobie. No znowu my niestety będziemy pracować na tym polu, co tam właśnie wam mówiłem w ostatnim odcinku, że gnojowica była tam wylana, no ale cóż. A czekaj, co ja robiłem wtedy, co były codziennie? Aha, jęczmień wywożyłem, dobra. No. Ten tam nie wie, co robił. No, a ty Gienek, ten, co ty teraz będziesz ten, ogólnie w realu robił, że tak powiem, ten, za, jak skończymy to nagrywać? No nie wiem, a tak. Co? No ja bym to może wszystko porenderował w sumie, na jutro i na dzisiaj. Czy na jutro, na pojutrze i na jutro, zobaczymy jeszcze. Wszystko wyjdzie w praniu, że tak powiem. Może potem się live'a zrobi jakoś koło czwartej, Miki, co? To tak, dopiero byśmy koło czwartej zaczęli grać, tak? To spoko. No to grilla sobie przełoży na ten, na ten prędzej. Nie, na prędzej nie. Grill będzie tak, jak goście przyjadą. Czyli na której? 20? Nie, no tak koło siódmej pewnie. Jak widzicie, węże się nawet rozkładają, ale tam ciul, że ja nie będę nic chciał tutaj. Siewnik do poplonu bym na Alixa wystawić w sumie, ale... A tam jak już jest, to nie chcę. Bardziej siewnik do poplonów? No tutaj na talerzówce, jakbym zdjął to i chuj. A używałeś go jeszcze kiedyś? No trawę siałem raz. A. No, tutaj gnojowica była wywożona, jak mówiłem wam w poprzednim odcinku. I nie wiem właśnie, czy tą talerzówkę widzieliście w sumie w akcji, czy tylko ją widzieliście na prezentowaniu. Tam sąsiad... Pan jeszcze nie widzieli. O Boże, belka mi znikła. Sąsiad słomę prasuje na pełnej. Ej, co mi się stało z presą? Może w prasie została. Ej, no została i nie mogę jej wyrzucić. O Boże, to ten, widłami CSS-y podjeżdża. Ej, chodź tutaj. Jezu Chrysty, belka utknęła. Gdzie jest belka? Powinna być wypluta. O. O, Boże. Pojawiła się cicho. O, rozklekotana ta twoja prasa taka i się dziwisz. O, będzie sprzedawana. Tak, to dobrze, bo tyle utrzymania za nią, co ty płacisz, to... O, jak za nic. Jak za zboże płacę, nie? No. Ty, ale ogólnie to Waltra tu ma pod góreczkę ciężko. No, i ten, talerzówka głęboko dosyć puszczona. O kurwa. Fajnie się sprawuje. Drugi sezon używana. Jeszcze parę sezonów myślę, że tu lekko będzie u mnie na gospodarstwie. Sąsiad sobie kupił jakąś wogla, mówiłem, kun fajny, a tym wogla się kupił, no. Co prawda tym moim kunem talerzowo może niezadowolony był akurat u siebie na polu. Nie, no fajna była, no nie powiem, że nie. No, ale też tak. Ale wogla podobno lepsza. No podobno, tak, podobno, nie? Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu, jak to mówię. Tak, kurde, już dosyć często, bo... No, jakieś ziemie, wiadomo, oferty dostaję non-stop, ale raczej wezmę tą najkorzystniejszą, czyli najtańszą. Najtańszą i najlepszą, bo pod względami klasy, żeby tam pszenicę jakąś siać. Albo rzepaki, no. Ogólnie w tym, w zeszłym roku, w zeszłym sezonie zasiałem w ogóle roślin, znaczy się, no w zeszłym, no w tym, w zeszłym, no w tym sezonie nie siałem. W tym sezonie 2007, no, nie zasiałem żadnych roślin strączkowych, bądź oleistych. No i trochę żal mi tego, że nie zasiałem, ale no w tym sezonie myślę, że właśnie rzepak posieje gdzieś dużo rzepaku. To priorytet i no. O Jezu, sąsiadowi się zboże wrąbałem, jeszcze nie wymucone, ma to już ten sierpień, końcówka prawie wrzesień. Mhm. No, a ten tam presuje jeszcze. No niestety. A ile masz balotów? A nie wiem, nie liczę.
Aha, taki bogaty, że nie liczysz. No. W Andersztatem tu będzie siane potem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, pod rzepak stanowisko, więc. Na tym polu rzepak walne, albo nawet na dwóch, zobaczę jeszcze nawet, bo nie wiem w sumie. Jeszcze się zobaczy, bo raczej tak. Albo na tym, albo na innym większym, albo na tym i na tym większym. Zobaczymy. No ja też na tym jednym połubinie zasieję rzepak, na drugim zasieję pszenicę, a na tym 4 hektary tam zasieję rzepak chyba, albo łubin, tam łubin. Nie, wiedziałem, że ty łubin zasiejesz, bo ty taki pazerny jesteś, sąsiad. Czemu pazerny? Tam dobrej ziemi nie ma, a ty łubin tam chcesz siać. Jak dobrej ziemi tam nie ma? Chujowa. O, mi rzepak sypnął. A to gdzie tobie, tylko temu kto zasiał? Tam nie wiem, od kogo ty to kupiłeś, bo już nie pamiętam nawet. Choć dzicha. O Boże, którego? Bo tu tych dzików na wsi. Od tego po prawej, od sklepu. A tam nikogo nie ma. Co? Tam nikogo nie ma. Jak nie ma? Po prawej od sklepu. Ale od prawej jak wychodzisz ze sklepu, czy od prawej jak patrzysz na sklep? Jak wchodzisz? A Nie, jak wychodzisz, jak czekaj. wychodzisz, Albo jak wchodzisz. Nie, po którejś prawej. no jak wychodzisz ze sklepu, bo tam jest jakiś dom. A to, no to po tej. A kurwa, on Bo mi miał się pole pod strony nim? pomyliły. A to kto to dzierżawił? Bo to ktoś dzierżawił chyba, nie? Bo on tam, no nie wiem, A, nie wiem, kto to czy dzierżawił. tamtego źrebaka A nadal ten ma od imię. krów. A, ten. Dobra. No, widzicie, ta leżóweczką ubywa taką, bo tym przy 60 to nie ubywało kiedy i no. No, i zamiast 60 się pojawi najprawdopodobniej New Holland T6. Elektronik, skrzynia biegów. A, No, i będzie dobrze. elektryczna skrzynia biegu, no No, kurde. Electric Command, o. Jak widzicie, to tak sobie można tutaj się bawić tą talerzówką. O, widzicie, tak. Tak, obojętnie jak. A ja sobie zrobię teraz tak, żeby tutaj jakoś mieli, jako tak umieliło. Single day. Ogólnie mokra jeszcze zimia. W czasach nie weschła ta gnojowica. Co prawda dużo nie było lane, bo leciałem tak dwójeczką dobrą. Można powiedzieć, że trójeczką nawet. Na obrotach 500, ile to, jakie to są te obroty standardowe, bo nigdy nie mogę zapamiętać. 500 chyba 40, nie? No, to 540 obrotów Tak mi i. się wydaje. A no, ty, zapomnij teraz jakoś ten, wyleciał mi z głowy. No, 540 obrotów i trójka bez gazu, taka trochę delikatnie na gazie, żeby nie udławić. 912 szła z beczką. 60 Albo nad. więcej? Ej, jak piszcie w komentarzach, jakie są obroty. No, takie te tamte. No, a 60 nawet już od paszowozu nie odpinam, bo nie opłaca się po prostu mi tam na chwilę. Tak samo jak widzieliście właśnie w ostatnim odcinku na Sianokosach. Się nie opłacało po prostu mi odpinać na Ej, jak chwilę. tam długo daleko jesteśmy z odcinkiem? No nie wiem, no to pole muszę skończyć, a czemu? Bo dusi mnie, dwójka. Jezu, znowu. Jeszcze nie byłem. Boż. No to poczekaj, no bo ja tu muszę to pole stależować jeszcze, zobaczę. Matko Bosko. Zobaczę, która godzina jeszcze. Łe, to 13 minut dopiero zsuną się, co ty chcesz? Jeszcze nie, nie będzie dwójeczki. Ej, nie mam takiej butelki z dużą dziurą. Jesteś głupi. No O i ten. Boże. Na pełnej tutaj. Ty nie, no ja ten co to stależuję, wrócę do domu i będziemy kończyć, a tak to. No to ten zaraz pora dojenia, jak to skończę, to ten będzie koło pewno w pół do piątej. To będzie trzeba już się szykować. Znaczy szykować. Trzeba się będzie odpocząć, potem do obory znowu iść i ten. Popodgarniać żarcie, trochę tam sypnąć czegoś. Co prawda nie ma już co Czegoś tam sypać. pewno jakiej marihuany. Już nie ma czego sypać, tylko można kłaść siano albo słomy do żarcia. Na serio, bo kiszonka się skończyła, jak tam już widzieliście w poprzednim odcinku też. Skończyła ci się? No. O kurde. No i będzie trzeba ten. Mogłeś mówić, bym sprowadził. W następnym odcinku raczej już będzie ten. Kukurydza na kiszonkę, jeszcze się zobaczy. Ojeju, ale Zależy, mi. jak się sąsiad wyrobi i czy pomoże. Nie, no i tak pomożesz, i tak. O, a teraz przyczepa nowa to będzie testowana u ciebie. Aha, bo to masz tandemkę, no to najlepiej. To w sumie ja sobie będę na sieczkarni siedziała, to będziesz tylko odwoził, chuj. O, a ile dasz? Ten obiad.
O, ten obiad. No 10 obiadów, co ty chcesz? O, ten No, obiad. ten O, obiad, no, no, no. a cię tu kurde złapałem. Widać, że angielskiego to cię nie uważa na lekcjach. Nie skomentuję. Nie komentujesz. No, bo Miki nie uczęszczy na lekcji angielskiego w szkole. O, ja nie. Miki to taki wagarowicz, wiecie o co chodzi. Tybijskie wagary. A No, co no, tam no. się będzie w Marszewie działo? Ojej. Ty, ale będzie pasowało. Jak ty będziesz w Marszewie, nie? Nie, No. to ten, jak chyba pójdę, to ty będziesz miał 18 i pasuje. Oho. No bo ty 18 będziesz miał, czekaj, w drugiej klasie, nie? Kurde, to lipa. W połowie drugiej klasy dopiero będziesz miał. To w grudniu ty sobie już prawko możesz No. robić, nie? Bo ty masz 12 lutego, czy jak to masz? Tak. 12, bo ty no. To ty sobie będziesz mógł już ten, początek grudnia sobie robić prawko, możesz. I na ferie będziesz miał. Tak, chyba. O 3 miesiące przed, no to. Bo nawet No lepiej. tak, ale dopiero dostanę prawko jak ten, jak skończę 18 lat, nie? To 12 już listopada byś mógł zaczynać prawko na ten, na auto. Nie? Tak to się kalkuluje. Pewno. A powiedz mi jeszcze coś. Coś To miałem za dwa mówić. lata, to za 2 lata dopiero będę atakował. No. Nie, no już nie, 1,5 roku. No. No do listopad jest 11, no to 5 miesięcy jeszcze. Nie. Który mamy? 7 miesiąc, no to 4 miesiące. 4, no niecałe 1,5 roku. Gienek, ty. Czekaj, Jak kurde. ja stary jestem. Single day. Jak widzicie, Waltra ledwo daje radę pod górkę, bo błoto jeszcze załapała. Aż normalnie taki slalom pierdzielnąłem trochę. No, ale to tam wiecie, jeszcze potem w Andersztacie ta żuwa to wszystko zmieli. No i koniec pola. Ty kurde, patrz, 60 to ja tu ten ponad odcinek talerzowałem, a tutaj pół odcinka może mi zajęło to talerzowanie teraz. Tak jest przy tym. No, baterka już 11 godzin, zaraz jej pyknie u mnie. Czekajcie, tu sobie jeszcze naciągniemy. Podniesiemy, zaczniemy składać. Ej, pojedziemy ten, jak zbiorę tą słomę, nie? No. To ten, to później pojadę do kurnika i ten, i trzeba ogarnąć w kurniku tą słomę, co tam jest tak porozwalana. No dobra. Dobra, jedziemy, nie śpimy. Auuu, świc. W No sumie bo. mógłbym tamten, tą słomę. No autoloadem się ją pozbiera i się ją sprzeda i chaj się ujmie, no tyle, O, najwyżej. nie? Nie, najwyżej go tak robimy. Nie, poukładamy tą słomę tam, w tym kurniku. No to będziesz układał, bo ja nie będę nic układał, bo ty No rozjedziesz. tym autoladem, jak będziesz Aha. poładowywał, no to... No to poukładasz, nie? Czy ty nie widzisz tego autoladu nadal? Ja go nie widzę. Ja Nie dobra. wiem czemu, ale ja go nie widzę. To ja zrobię. No i jeszcze ja będę musiał sobie baloty ogólnie pozbierać, ale to już poza odcinkiem. Poza odcinkiem sobie pozbieramy te baloty. Ja jadę orać. Dobra. No, to ja tak sobie Waltrę w sumie może zostawię, no. I możecie zostawić kciuka teraz w górę. No i trzymajcie się, cześć. Cześć.